остатки былой роскоши. А вот и виновник торжества. Witam wszystkich. Jesteśmy z wami nad Jeziorem Galilejskim. To jest największe jezioro w Izraelu ze słodką wodą. Powierzchnia ma 21 km wzdłuż i 13 km w najszerszym miejscu. Przy tym, że to się zmienia. Jak są deszcze, to 15 km. Jak nie ma, to 13. Nie? Poziom morza też cały czas się zmienia, też w zależności od deszczów. Jak są deszcze, to jesteśmy na poziomie minus 209, jak nie ma, to poziomie minus 215. Aż taka różnica w zależności od deszczu. Jezioro Kineret ma kilka nazw. Główna nazwa Kineret od hebrajskiego kinor, bo przypomina swoim kształtem harpę, na której grał Dawid. Druga nazwa Jezioro Genezareckie, bo na brzegu tego miasta było starożytne, przepraszam, na brzegu tego jeziora było starożytne miasto Genesar. I jeszcze jedna nazwa Morze Galilejskie, bo znajduje się w centrum Galilei. No to te nazwy tego jeziora, także jak ktoś tam w Polsce nie wie, to można mówić, że mamy cztery jeziora, to cztery nazwy tego samego jeziora, co jest, a jeszcze Morze Tyberiackie, bo widać nad brzegiem jest miasto Tyberiada, zbudowane przez Heroda Młodszego i to była jego stolica. Otóż Jezioro Galilejskie znamy z Piśma Świętego, wiemy, że po tym jeziorze swoją suchą nogą szedł Jezus i uśmierzył burzę, kiedy uczniowie byli przestraszeni na lodzie, kiedy przyszła burza. Trudno w to uwierzyć, że bywają tu burze, bo jak mówiłem, jezioro dosyć małe, ale wyobraźcie sobie, że no popatrzcie, nawet dokoła są góry. Jedyne wyjście, z którego może wejść wiatr, to ze strony wschodniej. I jak wiatr wchodzi nad jezioro, on wiruje i fale uderzają się jedną w drugą. W tym roku była wielka burza, można sobie wyobrazić, może później postawię na Facebooku zdjęcia, jak wyglądała Tyberiada po tej burze. Cały promenad był zniszczony. Przy tym co ciekawe, nie? Wyobraźcie sobie noc, burza, fale uderzają się jedną w drugą, przy tym wychodzi taki dźwięk, niby to pies szczeka, nie? I można wyobrazić sobie przestraszonych uczniów, którzy słyszą ten wicher, słyszą ten szczekanie psów i jeszcze ktoś idzie po wodzie. Przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Jezus powiedział, nie bójcie się, to ja jestem. Pamiętajcie, wszedł do nich do lodzi i uśmierzył tą burzę. Także dookoła nas to, co widzimy, jak mówiłem, z tej strony Morze Tyberiackie, z tej strony miasto Tyberiada, góra Arbel. Zgodnie z tradycją muzułmańską i druską, na tej górze jest pochowany Jitro, teść Mojżesza. Dla Żydów ona jest ważna z tego powodu, że tu ukrywali się ostatni powstańcy podczas drugiego powstania przeciwko Rzymu. Na brzegu, teraz już nie widać, bo wieczór, miasto Migdal, miasto, z którego pochodziła Maria Magdalena. Z drugiej strony, z północnej strony, największe świątynie chrześcijańskie, bo najwięcej cudów Jezus uczynił właśnie nad Jeziorem Galilejskim. I naprzeciwko nas widać wzgórza Golan i za wzgórzami Golan już znajduje się dzisiaj Syria. Co jeszcze ciekawego odnośnie Jeziora Galilejskiego? Nie? Pamiętacie, po swoim zmartwychwstaniu uczniowie spotkali Jezusa nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Nie wiedzieli, że to Jezus. Jakiś pan stał nad brzegiem morza, oni go zapytali, to znaczy on ich zapytał, czy macie coś do zjedzenia. Powiedzieli, złowiliśmy przez całą noc, nic my nie złowili, zarzućcie sieci. Zarzucili sieci i złowili mnóstwo ryb. Jak wyciągali ich na brzeg, okazało się, że 153. To ma symboliczne znaczenie, bo w tradycji miejscowej mówią, że w tym jeziorze było 153 gatunki ryb i to znaczy, że Jezus przyciąga do siebie wszystkie narody, to znaczy całość. Krótko.